Wyobraźcie sobie świat, w którym moglibyście usłyszeć kolory, poczuć smak muzyki, czy fizycznie czuć dotyk liter alfabetu. Inaczej mówiąc, świat, w którym słowo lampa ma smak kandyzowanych pomarańczy, a imię January gorzkich ziaren pieprzu. Witajcie w odcinku poświęconemu niezwykłemu zjawisku, jakim jest synestezja. Około 4% populacji, czyli no nie jakoś bardzo dużo, ale jednak coś, doświadcza sytuacji, w której zmysły łączą się pod wpływem konkretnych bodźców w pary, trójki, a nawet czwórki. I oznacza to, że kiedy ktoś usłyszy jakiś konkretny dźwięk, na przykład tonację G, było G, to bez woli i poza kontrolą danej osoby aktywizuje się jednocześnie zmysł wzroku i osoba na przykład wtedy widzi kolor pudrowo-różowy. Synestetycy często opisują kolory, które im się wyświetlają w taki finezyjny sposób, czyli nie tylko, że widzą czerwony, zielony, niebieski, tylko właśnie głęboka, butelkowa zieleń albo soczysta czerwień truskawkowa. Także no, ładnie to opisuję. Oprócz synestezji słuchowej, jedną z najpopularniejszych odmian synestezji jest synestezja wzrokowa, a konkretnie widzenie kolorów dni tygodnia albo widzenie kolorów cyfr czy liter alfabetu. Dodam tutaj, że to, że ktoś widzi kolory danych cyfr czy liter, nie jest wyćwiczone i zazwyczaj jest u danej osoby od samego początku, właściwie od urodzenia. Dla synestetyka jest to zupełnie naturalna część życia i często takie osoby dosyć późno dowiadują się o tym, że mają jakąś nietypową przypadłość, bo myślą, że po prostu tak mają wszyscy, tylko że o tym się nie mówi. No tak jak my widzimy normalnie kolory i nam się aktywizuje tylko zmysł wzroku, kiedy trzeba, tak oni widzą kolory, a przy okazji na przykład mogą poczuć smak koloru niebieskiego w ustach. Także tak to wygląda. Najpopularniejsze rodzaje synestezji, czyli te wzrokowe, o której mówiłam, to są sytuacje, w której osoby widzą nie tylko kolory liczb czy cyfr, ale też cyfry czy litery mogą się kojarzyć z konkretnymi kształtami. Na przykład 8 jest bardzo puszysta, albo 7 jest wysportowane, czy też 4 jest zawsze pełna energii. To się może wydawać jakieś takie dosyć abstrakcyjne bardzo, no bo jest dla ludzi, którzy nie są synestetykami. Ja nie jestem na przykład, ale ciekawie. Tak z kolei synestetyk Daniel Tammet, rekordzista Europy w recytowaniu cyfr liczby pi, narysował, jak widzi liczbę pi. I tak jak widzicie, tutaj oprócz kolorów konkretnych są też kształty. Trudno to opisać, oh my god, oh my god. Te przykłady synestezji, o których mówiłam, to były przykłady synestezji słuchowej i wzrokowej, ale rodzajów synestezji i kombinacji połączeń zmysłów istnieje przypuszczalnie około 20. I najczęściej zdarza się synestezja jednozmysłowa, ale występują też synestezje wielozmysłowe. Czyli na przykład pobudzając jeden zmysł, na przykład zmysł wzroku, do niego może dołączyć zmysł smaku, słuchu czy nawet dotyku. Jednocześnie, pod wpływem jednego bodźca. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Najczęściej właśnie ta jednozmysłowa. Ciekawym jest fakt, że każdy synestetyk ma swoje indywidualne skojarzenia. Niemalże nie ma dwóch osób o tych samych skojarzeniach. I był jeden synestetyk, artysta, Władimir Nabokow, rosyjski pisarz. I on tak określał swoją synestezję. Długie A alfabetu angielskiego ma dla mnie odcień wyblakłego drewna, ale francuskie A wywołuje we mnie skojarzenie wypolerowanego hebanu. Ta grupa liter, którą nazwał zresztą czarną grupą liter, obejmuje także twarde G, co wywołuje u niego wrażenie gumy wulkanizowanej, R, dźwięk dartej szmatki, N, zapach płatków owsianych, L, kluski. Także literka O kojarzy mu się z lustrem z kości słoniowej. Wyblakłe drewno i wypolerowany heban. I takie skojarzenie wywołuje ta sama litera, tylko że w dwóch różnych językach. To tak. Co więcej, Nabokow opowiadał o tym, że jego żona też jest synestetyczką i porównywali sobie, w jakich kolorach widzą litery i okazało się, że te wrażenia były zupełnie inne. Tam się zgadzały może ze dwie litery. Ale to, co jeszcze ciekawsze, to, że ich syn
też odziedziczył synestezję, ale Nabokow odkrył, że jedną z liter jego syn widzi w kolorze fioletowym. Z kolei tę samą literę Nabokow widział w kolorze różowym, a jego żona niebieskim. I można by powiedzieć, że po prostu te dwa kolory się zmiksowały i powstał kolor fioletowy, czyli taki jak widział jego syn. To była literka M. Jak to Nabokow określił, to tak jakby geny malowały akwarelami. No i teraz pozostaje pytanie, co stoi za mechanizmem powstawania synestezji? No i niestety, mimo że badania zostały przeprowadzone przez wielu naukowców bardzo intensywnie, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jaka jest przyczyna synestezji. Są takie cztery główne nurty, które próbują wyjaśnić to zjawisko. Wokół tych czterech tak naprawdę cały czas prowadzone są badania. W każdym razie, żeby Wam to zobrazować, nasz mózg składa się z konkretnych ośrodków, w których działają zmysły. No i mamy zmysł wzroku, węchu, dotyku, smaku i słuchu. U przeciętnie funkcjonującej osoby pod wpływem konkretnego bodźca aktywizują się po prostu konkretne zmysły. Natomiast u synestetyka w jakiś sposób uruchamia się też automatycznie inny zmysł. Jego przyczyny niestety nie znamy. Istnieje jednak taka teoria, tak zwana teoria niemowlęca, że każdy niemowlak doświadcza synestezji. Do 4 miesiąca łączy te zmysły ze sobą. My niestety nie pamiętamy tego okresu wczesnodziecięcego, o czym zresztą też będę mówić w kolejnym odcinku. Czekajcie na inne odcinki, nie wiem czy to będzie kolejny, ale któryś tam z kolei. A teraz, czy ktoś z Was chce wiedzieć, czy Wy jesteście synestetykami? Pokażę Wam teraz obraz i przez 5 sekund będzie on wyświetlany i Waszym zadaniem będzie określić, ile jest cyfr 2, dwójek, na tej planszy. Proszę bardzo. I co? Udało się odpowiedzieć? Tak szybko? Otóż poprawna odpowiedź to 8. Tam było 8 dwójek, a teraz macie dowód. Osoby, które doświadczają synestezji wzrokowej, widzą te cyfry w kolorach. I efekt jest taki, że bardzo łatwo odróżniają, gdzie są dwójki i ile ich jest. Tak jak widzicie na tej planszy. Także nieźle. A jeżeli chodzi o sławne osoby, które były czy są synestetykami, to lista jest całkiem pokaźna i oprócz Wladimira Nabokowa mogę wymienić Pharrell Williams, Hans Zimmer, Van Gogh, Stevie Wonder, Wassily Kandinsky i wielu, wielu innych. Tak z kolei kompozytor i pianista Aleksandr Skriabin zobrazował oktawę na fortepianie. Czyli on też widział dźwięki w kolorach. Istnieje ponadto taka hipoteza, że tak naprawdę każdy z nas ma w jakimś stopniu synestezję. Czyli każdy z nas w jakimś stopniu jest synestetykiem. Oprócz tego, że w niemowlęcym wieku byliśmy, to że teraz też mamy pozostałości tego. Może nie tak w takim stopniu jak ci zdiagnozowani synestetycy, ale zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Teraz Wam pokażę obrazek znowu. I jak widzicie, są tutaj dwa kształty. Waszym zadaniem będzie przypisać do tych kształtów imiona. I macie do wyboru dwa imiona. Są to imiona Kiki i Buba. No i teraz, który z tych kształtów ma na imię Kiki, a który Buba? Większość ludzi podaje odpowiedź taką, że ten ma na imię Kiki, a ten ma na imię Buba. Podobno 98% osób tak odpowiada. Ale o czym to może świadczyć? Czyżby kształt kojarzył nam się z konkretnym słowem? Można by to porównać do tej sytuacji, o której mówiłam na samym początku, czyli że cyfry mogą przybierać konkretne kształty, mogą się kojarzyć z konkretnymi kształtami, czyli że ta ósemka jest puszysta, czwórka jest wysportowana, a dwójka pełna energii. No to jest podobna sytuacja tutaj z tym Kiki i Buba. Dajcie znać, co sądzicie o tym temacie. Kiedyś uważano, że synestezja to jest zaburzenie i traktowano to w kategoriach chorobowych. Jak Wy byście uznali, czy to jest zaburzenie i choroba, czy raczej dar i umiejętność? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca, to super. I mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Także pa, pa!